Uwolnij mą siłę. Cholera, wpieprzył mi się w zdanie. W każdym razie, uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Hoj, czeka cię duża, ogromna przygoda. Ja jestem Gringroof, a to kolejny odcinek Warcrafta 3, dodatku The Frozen Throne. Musimy zwerbować Taurenów. Rozumiem, że Taureni mają swój obóz gdzieś tutaj, tak? Czy... Kurczę, Albercie, ogarnij troszeczkę misję. Poleć sterowcem do Mulgore, znajdź Karna Bloodhoffa, czyli krwawe kopyto, zdobądź pomoc Taurenów i wróć do Vol'jina. Rozumiem, że tędy nie polecę, bo sterowce są dalej, tak? Tak po prostu? Chyba. Nie wiem. W każdym razie, to już jest akt drugi, jakbyście nie wiedzieli. Nie no, tędy to ja nie wyjdę raczej. Do Bloodhoffa to chyba tędy. No chcę iść tam, to jak pójdziecie mi? No tak też myślałem. Zauważyłem, że w końcu po 4 latach posiadania mikrofonu pojemnościowego nauczyłem się z niego korzystać. Otóż siedzę przy nim w odległości około 30 cm i nie drę ryja i nie robię przesteru. I co kurde fajnie brzmi. Naprawdę jakość jest niewiarygodna. Troszeczkę tam jeszcze sobie obrabiam po Audacity. Także no naprawdę teraz dopiero doceniam jakby ten mikrofon. Bo jakość audio moich nagrań jest po prostu godlike, nie? Dobrze, aktywujmy sobie ten kamień wskrzeszenia. Hop, dobra, już jest aktywowany. Mi się wydaje, że to w tę stronę trzeba iść, ale mogę się mylić. W ogóle ta kampania, już jesteśmy w połowie drugiego aktu. Tak mniej więcej... Oj, portal. Tak mniej więcej w połowie drugiego aktu. Więc... My jesteśmy bliżej jak dalej, XD. Aha, po co przywoływałem Miszę, skoro ona i tak zniknęła? No dobra, mniejsza. W każdym razie lecimy do Mulgore, czyli to jest obozowisko, kraina Taurenów. Ten kamień jest już aktywny? Jest. Dobrze. Znajdź Kerna, krwawe kopyto. Znajdź, lubię tę misję typu znajdź. Taka ironia. Mulgore. Nigdy Taurena. Ale siła i odwaga tych istot jest sławiona w wielu legendach. Mulgore i Ciulnia. Cześć, Kerna. Znalazłem Kerna. Słyszę, stary. Słyszę, stary. Kim jesteś, przybyszu? Tak, co cię poprowadza? Przybywam w imieniu Trala, wodza Hordy. Jego ziemie są zagrożone i wzywa on swych dawnych sojuszników na pomoc. Tak było. Szukam Kerna. Znasz go? Jam jest Kern. Nikomu jednak nie pomogę. Wracaj do swego wodza i powiedz mu, że martwy. Bo jego syn chyba został porwany, mi się wydaje. Niedawno na naszą wioskę napadły barbarzyńskie centaury. Tagor. I porwały Bejna, jedynego syna naszego wodza. To kanibale. Nie trzymają jeńców zbyt długo przy życiu. No w sumie to tak trochę beki są, nie? No to tak trochę jakby dobre mięcho. Bez jego mądrości i zdolności przywódczych zostaniemy zdziesiątkowani przez centaury. Gdybyż udało ci się dowiedzieć czegoś o losie jego syna, może to pobudziłoby go do działania. Odszukaj na równinach Bowana Windotema. On i jego pobratymcy pomogą ci w poszukiwaniach. To są eteryczne duchy, taureny? W sumie nawet nie wiem, jak to nazwać. Istoty jakieś tam eteryczne i one bardzo, bardzo fajnie współdziałają. Ojej, chyba wziąłem misję przez przodek. Żałobę Kerna wykorzystują nasi wrogowie. To jest totalnie dodatkowe. Harpie z gór kamiennego pazura kłusują wśród naszych bezcennych stad kodą. Kodo. Mięso i skóry kodo są nam niezbędne do przeżycia, a harpie mordują je tuzinami i zostawiają truchła na pastwę robactwa. Bardzo byś nam pomógł, jeśli nie, takie badasy, nie? Takie wielkie taureny, no byki, nie? Skończyć ten koszmar. Ale w sumie taureni, znaczy w sumie wódz taurenów wprowadzili taką filozofię... Szukam słowa, filozofię, kurczę, zgubiłem nazwę, pacyfistyczną, o,
jest pacyfistą. Nie lubi zbytnio walczyć, chyba że już naprawdę musi. Wybaczcie mi troszeczkę kaszelek. Ale wielka świnia, ja pierdziele. Ryj. Dobra. Zapchlony kurdel. Uwolnij bestię. Okej, tu gdzieś jest misja. Tu chyba są karpie. Składające się. Karpie. Co za strata. Karpie zapłacą za ten występ. Kurde, karpie z Lidla, nie? Harpie z Lidla. Okej. Pozostałe harpie. My też trochę Diablo przypomina ten system misji, bo w górnym prawym roku jest na przykład ile trzeba zabić czy coś. Dobra, ty się Misza w sumie nie przydajesz. Szkoda, że żadnego itemu nie przyjmiesz sobie. No trudno. Dobra, strzelił go. Okej. Póki co harpie ładnie padają. Dobra. Luja mu strzel. Co mnie czeka? Pięknie. To jest zadanie dodatkowe, rozumiem. No tak myślałem. Dobrze, trudno. Skoro jak już zrobiłem, no to. Może dobry item wpadnie. Dobra, i teraz możemy przetestować. A, tylko sobie może dawać tego Bloodlusta. No dobra, trudno. A szkoda, bo fajnie by działo zresztą. Oj. No, jeszcze mu Luja sprzedał to. Dobra. Masz za dużo many chyba, co? Że tak usypiasz wszystkich. Dobrze. Padło to coś. Jeszcze 17. No kurde, dużo. Ale dobra, nie ma problemu. A zrobimy to. Wędruję samotnie. W lewo, pewnie, że w lewo. Te tarcze chyba u mnie tak działają. Bo słyszę jakby co chwilę, jak piechur taką tarczą się zastawia, to taki dźwięk cały czas słyszę. Dobra. Dodatkowa siła. Dodatkowa siła. Dobra. No, padnij żeś. Jeszcze 10. Okej. Doki doki. Jep. Ej, tam po śpi już. Pierwszy, ja też. Nie usypię. Okej. I? Nie ma więcej harpi? Nasze ścieżki. Aha, tutaj jest przejście, stąd. Jestem debilem. I tu jest ostatnia harpa jakaś pewnie. Znaczy w sensie te 7, które szukamy. A właśnie, też jestem U8, bo mogę trolle wezwać. One biją latające też. No właśnie, w tym momencie to się nawet bardzo przyda. Nie ukrywam. Ojej, co się tutaj dzieje? Kogo mam zabrać? Tylko ty. Dobrze. No troszeczkę tutaj nas robią, ale to nic. Może jak się małych pozbędziemy. Super. Hyp. No. No i nie bijecie nic, ej, no halo. Co mnie czeka? Dobra. Zapchlony kundel. I jeszcze dwie harpie pozostały i GG well play. Dobra. I ostatnie. Misję oddamy pewnie pod koniec. Nie ma co jeszcze teraz oddawać tej misji. Zbiegają się. Wróć do Takara. Dobrze, potem wrócimy. Naprawdę, wiem, że się tym jaram, ale podoba mi się ten system, że
że to takie trochę jest, wiecie, jak World of Warcraft. To jest taka pierwsza próba, kurde, stworzenia czegoś fajnego, takiego prawie otwartego świata. Może taki mieli zamysł, żeby World of Warcraft wyglądał w ten sposób, jak RTS właśnie. Wypłaszę ich. Kurde, to też by było fajne. Kurde, naprawdę to by było fajne. Ale na dobrą sprawę nie wiem, co nimi kierowało. W każdym razie naprawdę super. Jaram się jak nie wiem. Aha, i tak się rzeczy wracamy koło Tagara, no to oddamy chociaż tego questa. Nie ma co. Wieleśmy ci winni, wojowniku. Na wiele lat mamy spokój od Harpii. Boję się jednak, że bez światłego przywództwa Kerna nasze plemię nie poradzi sobie zbyt dobrze. Poradzi se, poradzi. Easy. Masz coś dla mnie? Jakiś... Co mnie czeka? Whisky tu. O. Amulet czegoś tam. Weź ty, co to jest? Raz na 40 blokuje jednego sezonu. Aha, no dobra, czyli teoretycznie jest w stanie jakieś tam bajery blokować. To niech on sobie weźmie, bo Rexer i tak ma tego pancerza ponad 20, tak? 23, jeśli dobrze widziałem i policzyłem. Zbiegają się. No nieźle, trochę co jest. Kurczę, wiecie co? Znowu mi coś jakby wywaliło do pulpitu grę. I znowu to, co się stało w poprzednim odcinku, znowu mi przerwało nagrywanie i to mi się troszeczkę nie podoba. No ale trudno. Nie mam na to jakoś wielkiego wpływu. Więcej was tutaj, cholera. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Co mnie czeka? Ktoś miał maksymalnie dwie, no nie. No to dlaczego tak wygląda, jakbyś mógł mieć maksymalnie dwie? Dobrze, a ty gdzie uciekasz, czempionie? Ty, kurde, taki z ciebie czempion, ale jednak nie do końca. Miszek Bados tam wyszczelił, ła. No nieźle. Myślę, że tak będzie najfajniej, bo to jest 10 level. Dobra. To Misze to fajnie byłoby przy życiu przetrzymać, ale... Coś tak średnio to wychodzi mi. To ulti to tak w sumie mało robi tym polcozwierzom. Rexar. Widzieliście, piksel tylko schodził. A to tak trochę mało. Ale to w końcu centaury porwały, tak? Jeśli dobrze pamiętam misję. Tak, centaury. A po drodze pełno kolców zwierzę, to tak troszkę niefajnie. Nie ukrywam. Prowadzi mnie instynkt. Tak. Zobaczcie, jemu prawie w ogóle życie nie schodzi. Nawet nie potrzebuje miszy na dobrą sprawę. Ale przyzjemy sobie ją. Misza też dużo biło. Właśnie, czemu sobie nie zdałem ich pod kontrol 1? Ale to jest bardzo dobre pytanie. No, odpowiedź pewnie jeszcze lepsza. Jeszcze trudniejsza w każdym bądź razie. Nie mówi się w każdym bądź razie, mówi się w każdym razie. Zawsze się na tym łapię, ale zawsze się poprawiam. To się chyba liczy, co? Nasze ścieżki zbiegają się. Głowy rozpoczęte. Głowy rozpoczęte. O, już jest Tauren tutaj ten. Witaj, bracie, Wind Totemie. Podobno możesz wesprzeć mnie w poszukiwaniach syna wodza Bluthoofa. Bluthoofa. Nie jest szansa, że chłopak żyje, ale musimy jak najszybciej odkryć lokalizację obozu centaurów. Widzę. Napij się wody za studnię. Widziałem to w snach. Nasz radawasz. Oto obóz centaurów. Mogą trzymać Bejna w jednej z tych klatek, ale bez walki go nie oddadzą. No co ty? Co mnie czeka? O! Odpowiem na wyzwanie. Bowen idzie z nami. Dobrze, jakie w tym mieście moce? Postać eteryczna. Przecież się nie daje atakować zbytnio jakoś. O! Może używać taurenów, ale to też tak trochę lipa.
łączy więźnią dzięki której będą one żyć dłużej, ponieważ po... Aha, okej, okay, to też spoko sprawa. Dobrze. Wiecie co, może jeszcze, skoro tu jesteśmy, Misza już jest. To spoko. Ale sobie ją podleczymy. Ale niech charakter sobie manę zregeneruje. To też się przyda raczej, tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, kontroli 1. I gdzie jest ten obóz centaurów? No, centauro, dobrze mówię. W tę stronę? Tam na dole. Ale to chyba tędy nie przyjdziemy. O, tak jak patrzę, to przejście jest... Aha, tylko od nich, no spoko. Rozumiem, że w takim układzie te centaury musiały przejść przez was i obóz tajemników. Prowadzą mnie duchowni. Co darmo, to bierzemy, lol. Głowy rozpoczęte. Lol. No, że centaury musiały tędy przejść po prostu. O, taureni. Znalazłem trop. Duchy są wokół mnie. Aha, faktycznie, to tak działa. I wskrzeszę mi centaura, no to spoko. Podoba mi się to. A coś taki mały jest centaur. No ale dobra. Ty kurde płakał z tego powodu, że taureń jest mały. Cholera jasna. Dobra. Dobra. No trochę ich tu jest, nie ukrywam. Pan ognia. Jezus, ale cisną tym ogniem, co? To trochę głupie jest, że oni tym ogniem się bawią. No. Głupia gra. Znaczy nie, no, bardzo fajna gra. Uwielbiam Warcrafta. Okej, okay, kolejny Tauren tam leży, więc w sumie sobie go ożywimy. Czemu by nie? Nie to. To. Co mnie czeka? Dobra. Jakoś się podleczyliśmy. Oj, umarł mi ten. Ten duży umor. Wytropię ich. No nieźle. Tego się nie spodziewałem raczej, żeby ten duży umrze, przywódca ich. No ale okej. Okay. Bywa, nie? Zapchlony kurde. Nie zabierz go. Fuk. Zdążył go zabić. Wy nie potraficie wskrzeszać tutaj, nie? Nic innego. O, tak myślałem. Nag Radabasz. Nag Radabasz. Cokolwiek to... O, Tauren kolejny. Tak jest przeznaczenie. Dokładnie jak przewidziałem. Wy nie możecie wskrzeszać, tylko ten cymbał mógł. No nieźle, Albercie. No nieźle. No nieźle. Jaki ja jestem głupi, Boże. I nagle nie mamy armii, nie? Tak nagle, sekundę. No, powiem wam, że tak w skali od 1 do 10 to faktycznie jestem tym cymbałem, tak coś konkretnie. Nasze ścieżki zbiegają. Nie, po prostu, no nie. Nie wierzę sam w siebie, ale trudno. Dobra. Też się wskrzesi? Chyba już nie. Bardzo dobrze. Znalazłem już blisko obozu jesteśmy, ale jesteśmy nadal bez armii. Nasze ścieżki zbiegają się. Więc tak trochę średnio bym powiedział. Wkurzają mnie z tym ogniem już tak konkretnie. To se czaduj. Dobra, wyleczeni jako tako. I to jest obozowisko Tauranów, tak? Rozumiem? Już konkretne. Spokojnie. Zjedz ten kamień, bo mało daje. Ojoj. Ojej. No to tak średnio bym powiedział nawet. Im to wyszło. Ale nie no, idzie spoko, bo obijają się od nich tutaj. Bardzo, bardzo konkretnie. Byle, to czy na te punkty się weźmie. Też spoko. No, Rexar też się zbada, są to wszystko sam por. Czemu ty uciekasz, baranie? Znalazłem
trop. Ha. Kurde, ale fajnie to wyszło. Uwolnij bestię. O, jest Kern. Nie Bane. Się, Bane. Raz, Bane. Dwa, odstawimy cię do ojca. No. Zwierzęta jest blisko. Niby syn, ale też stary, nie? Siłę. Wytropię ich. Tędy nie zejdziecie, no palowie. Znalazłem trop. Jestem gotów. Doskonale. Ej, to przecież was tu nie było, ty. Ej, no ich tu nie było, halo. Kurde, to mi się nie podoba troszkę. Ale chyba nie umrze młody, co? Czy, no taką mam nadzieję przynajmniej, że nie umrze. Ojciec by się wkurzył, nie? Idziemy na misję ratunkową! Jepiep, młody umiera. Kurde, ale to by było głupie. O Jezu. Ale wiecie co, ich tu jest coraz więcej. Nie ma tam pewnie jakiegoś innego przejścia. No i młody umarł. Aha, ale tu się wskrzesi. Kurde, szkoda. Myślałem, że się wskrzesi tam dalej. Dawaj młody. Lecimy tam walczyć. Zapchlony kundel. Uwolnij bestię. Dobra. Mam nadzieję, że więcej kamień. Aha, jedne kamienie, trzy. O Jezus. Głupie są misje tego typu. On walczył podłego. O, więcej tych centaurów niech wyjdzie stamtąd. No, już naprawdę głupia jest ta gra. Dobra, spokój jest. Nasze ścieżki zbiegają się. Więcej. Uwolnij bestie. Myślałem, że mi grę skraszowało, ja pierdzielę. Nie wiem, wiecie co, ja to chyba tylko zraszuję. Bo... głupia jest ta misja. Najwyżej młody przejdzie gdzie indziej. Bardzo mi przykro, młody. Wypłoszę ich. Prowadzi mnie instynkt. Dobra. Głowy rozpoczęte. Dobra. Czyli koniec. Samotnie. A ciebie olali? No nieźle. Co rozkażesz? Taki młody, a taki stary. Wieżyna jest blisko. Może trochę mięsa armatnie weźmiemy. Wy nie potraficie ten? Tu się wskrzesi. XD! Wskrzesił się tu. Dobra. Dobre, kurde. Wskrzesił się tu i to mi się podoba. Dobrze. Zostawię taką kamerę, niech sobie idzie. Pararam pam 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 pam. Okej, okay, już prawie są. Przy okazji kilku pasterzy daliśmy. Zabiliśmy wodza tych Tauranów, pasterzy duchów. No, powiem, że nawet dobry wynik jak na zabicie ich wodza. No. Prowadzi mnie instynkt. Nasze ścieżki zbiegają. Dobrze. Łowy rozpoczęte. No. Wytropię ich. Co tu dla mnie macie w tym momencie? Bane,
synu. Bałem się, że straciłem cię na zawsze. Głupota rzuciła mnie w szpony beznadziejnej rozmowy. No, młody wygląda, jakby był stary, tylko że mniejszy XD. Zwracając mi syna, wlałeś we mnie nowe życie. Będę ci za to wdzięczny do końca mych dni. Ła. Mówisz, że twój wódz potrzebuje naszej pomocy. Widzę, że troszkę średnio im to wyszło, to tłumaczenie. Mówisz, polskich znaków nie ma. Moi wojownicy dołączą. Rzeczywiście. Do hordy na polu bitwy, ale ja ruszę. No nieźle, ale wiecie, że to jest gra ściągnięta z Battle.netu, w sensie ze strony, nie? Więc no, troszkę dziwne. Wróć do Woldina, no spoko, wracamy. Kern. Aha, tu też idziesz. Aha, ale no pewnie, to po co dałaś całą armię, nie? Dajmy tylko Kerna. Myślę, że jednak ta aura jest fajna. Ona naprawdę fajnie buffuje jednostki nasze. Więc w ten sposób to damy. Zaraz wrócimy do Woldina. Czy do Woldin? To był? A cholera, nie wiem. W każdym razie wrócimy. Oddamy questa i ja się za nim pożegnam. Idą? Idą, czołgają się. Woldin. Niby taki wódz, nie? Ale taki jego parobek ma więcej życia i więcej damage'a. No nie? Co to jest? A skąd wy tu... Aha, no tak, to w sumie ma sens. Że dopłynęliśmy tutaj... Ej, kurde, rzeczywiście, to są takie szczególiki, które mają sens. No i zapowiedz mi, panie Woldina. Wracasz w samą porę, Reksarze. Nasi zwiadowcy napotkali w pobliżu granicy rannego Ogra, który prosił o pomoc. Pomoc! Potrzebna pomoc! Nowy herszt! Podbić klan! Wiele wojowników zabić! Klan ginąć, bracia nie przeżyć, a ja szukać pomoc. Co to jest, że twój kumpel po lewej? Nie martw się, przyjacielu Woldinie. Niech zajmą się nim twoi znachorzy, a ja udam się w odwiedziny do tego nowego herszta. Okej, ale całkiem spoko. Dobrze, wiecie co, ja sobie teraz przerwę nagrywanie, bo tutaj mam 16 minut, a nie pamiętam ile miałem minut w tym, gdzie mi przerwało. O, już mam ataku plus 12. Co mi przerwało, także ja sobie w tym momencie się z wami pożegnam. Co, i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.